po raz drugi zawiązała się grupa zakupowa gazu ziemnego. Węzeł przesiadkowy i tunel pod torami w Kostrzynie. Powiat poznański wyróżnił i nagrodził ludzi kultury i sportowców. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu podpisano porozumienia dotyczące powstania grupy zakupowej gazu ziemnego. Do jej powstania doszło drugi raz. Po raz pierwszy takie porozumienie wypracowano w ubiegłym roku. Wtedy to Stowarzyszenie Metropolia Poznań zainicjowało działania dotyczące wspólnego zakupu gazu. Oszczędności dla wszystkich jej uczestników wyniosły w sumie 180 tysięcy złotych. Szacuje się, że grupa, która powstała w tym roku, zaoszczędzi na zakupie gazu ponad 200 tysięcy złotych. Na terenie obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań chęć udziału w grupie zgłosiło 14 podmiotów, o dwa więcej niż rok temu, w tym 7 jednostek samorządu terytorialnego, reszta to instytucje gminne. Porozumienie dotyczy wspólnego zakupu gazu w 2019 roku. Teraz powstanie szczegółowa lista punktów poboru gazu na terenie gmin, członków grupy zakupowej. Po tym zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które pozwoli wybrać najkorzystniejszą ofertę pod względem kosztów dostarczania gazu. Te instytucje, czy gminy, czy jednostki organizacyjne zależne od gmin, czy samorządów, będą miały mniejsze koszty, czyli tak naprawdę te pieniądze publiczne, którymi dysponujemy, będą mogły być wydawane trochę na inne cele niż właśnie na opłacanie tego gazu. No, ja zawsze twierdzę, że w samorządzie najbardziej się ceni pieniądz, obraca się każdą złotówkę parę razy w koło, zanim się ją wyda. My jesteśmy najbliżej mieszkańca, my jesteśmy najbliżej tego wszystkiego, co się dzieje. No i staramy się wydawać racjonalnie pieniądze i tak jak dlatego jest ta grupa zakupowa i dlatego namawiamy wszystkich, żeby w tej grupie zakupowej byli. Jeszcze się nie zakończyła jedna inwestycja kolejowo-drogowa w Kostrzynie, a już wiadomo, że wkrótce ruszy następna. Dobiegają końca prace przy budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z układem drogowym i ścieżką rowerową. Drogi zyskały nowe nawierzchnie i zatoczki. Przy dworcu powstaną parkingi dla samochodów i rowerów. Zakończenie inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską 10 milionami złotych planowane jest na sierpień bieżącego roku. Do końca 2020 roku ma powstać tunel pod torami pomiędzy dwoma istniejącymi przejazdami kolejowymi. PKP PLK dofinansuje inwestycje kwotą ponad 14 milionów złotych. Kolejne 6 milionów dołoży powiat poznański na przebudowę infrastruktury drogowej. Tunel będzie przeznaczony dla autobusów, samochodów osobowych i na odrębnej tak zwanej półce będą mogli poruszać się piesi i rowerzyści, a w ślad za tym zostanie przebudowany cały układ drogowy dróg powiatowych i dróg gminnych. Efektem końcowym ma być likwidacja dwóch przejazdów kolejowych na linii Warszawa-Berlin. Przez Kostrzyn przejeżdża kilkadziesiąt pociągów dziennie. W godzinach szczytu przed zamkniętymi szlabanami tworzą się korki. Budowa tunelu znacznie poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo na drogach w tej części powiatu poznańskiego. Witam szczególnie artystów i działaczy na rzecz kultury powiatu poznańskiego. Witam sportowców. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przed sesją Rady Powiatu wręczono tradycyjne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w powiecie poznańskim. W tym roku główną nagrodę w dziedzinie kultury przyznano fotografowi Markowi Lapisowi. Ta nagroda jest, uważam, po pierwsze wielkim wyróżnieniem, docenieniem tego, co robię. I nie robię tego w formie mojej pracy, to jest moja pasja i to jest bardzo wielkim wyróżnieniem, a zarazem motywacją do dalszej pracy w tym kierunku. Nagrody kulturalne wręczono także zespołowi pieśni tańca Chludowianie oraz orkiestrze dętej imienia harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie. Wśród sportowców przyznano w sumie 16 wyróżnień i nagród. W tym roku wśród nagrodzonych dominowali kolarze z UKS Jedynki Mróz Kurnik z młodą, ale już utytułowaną Nicole Płosaj. Jestem dumna, że mogę ją otrzymać, ponieważ pochodzę z tego regionu, mieszkam w Kurniku, także zaledwie 20 km od Poznania. Także fajnie, że doceniają tutaj nas na miejscu i bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj
głębokim uznaniem i szacunkiem mówimy o ludziach kultury i mówimy o ludziach sportu. Jak powiedział podczas uroczystości starosta poznański Jan Grabkowski, powiat od lat docenia osoby, które mają swoją pasję, tych, którzy poświęcają swój wolny czas, by robić coś więcej i których wyniki są ponadprzeciętne. Ponad 10 lat temu wymyśliliśmy te nagrody, żeby docenić tych ludzi, którzy mieszkając na naszym terenie, uprawiając te sporty czy inne działania, w tym przypadku kulturalne, pokazują, my jesteśmy mieszkańcami powiatu poznańskiego, my jesteśmy stąd. Nagrody kulturalne i sportowe mają na celu uhonorowanie osób, które swoimi działaniami oraz wybitnymi osiągnięciami promują powiat poznański na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Kiedy chcemy po prostu odpocząć i spędzić razem czas, pobyć bliżej natury albo zadbać o kondycję. Wtedy zawsze zapada krótka decyzja. Powiat poznański. To urokliwe miejsca, spokój, przyroda, a do tego blisko. Bo jesteśmy u siebie, rodzinnie. Powiatowa 17. Powiat poznański.